W porządku, moi drodzy, zapraszam was do kolejnego odcinka z GTA Liberty Stories. Jestem bardzo zadowolony, że mogę w końcu porządnie nagrywać. Dostosowałem głośność odrobinkę do waszych próśb z pierwszego odcinka. Troszeczkę podgłośniłem, tak jak możecie zauważyć. Dałem mniej więcej na przedostatnią kreskę. No i dałem na maksa jasność, żebyście wszystko widzieli. Jeszcze w Elgato poprawiłem i jest po prostu obraz jak ta lala. Także możemy zasuwać pomału do Vincenzo. Zrobimy dzisiaj, ja wiem, 2-3 zadania. Jeszcze to wszystko będzie uzależnione od warunków, jakie tu będą panowały w odcinku, więc jak najbardziej pierwsze misje zobaczycie. A w kolejnym zobaczycie misję sanitariusza i misję strażacką. To będą dwie misje poboczne, które zrobimy na początek, żebyśmy już byli bardziej już wyposażeni lepiej. Żebyśmy mogli dłużej biegać i oczywiście też i z dużą przyjemnością być bardziej odporni na ogień. Tylko na początek jeszcze przejedziemy się trochę po mieście, bo chcę sobie to auto zapisać, ponieważ no... jest całkiem spoko. Przy okazji zapiszę sobie ustawienia z PS2, żeby tutaj nam nagrywanie szło bardzo porządnie. Już postaram się w miarę tak płynnie, sprawniej robić odcinki, bo na pewno wam się to będzie podobało. Tylko będę czekał jeszcze na intro od Wojtka, które powinno już być zrobione. Ale spoko, wszystko się da zrobić. Więc jedziemy na razie na taki początek trochę lightowy. Bardzo mi się podoba w tej grze, że właśnie jest takie inne podejście trochę do gameplayu. Tak czuć taki powiew świeżości po GTA 3 Vice City. Co prawda nie możemy pływać dalej, jednak to jest wielki minus dla tej odsłony. Nie możemy też jakoś tak specjalnie, nie wiem, kupować ubrań, powiedzmy, jakoś tak oddziaływać na statystyki naszego ziomeczka, ale są stroje do odblokowania po przejściu zadań jakichś pobocznych i tak dalej, więc nie jest jeszcze tak źle. Coś tam zawsze jest jednak dodane. I dzisiaj ubierzemy sobie garnitur jeszcze. Żeby było. Obraz jest u mnie fajny. Także tutaj już wszelkie takie rozmycia, które tam Jacek pisałeś, to tam już sobie, szczerze mówiąc, olejmy na razie. Ja tutaj nic nie będę kombinował z tym obrazem, bo wolę oddać jak najbardziej tą estetykę z PS2. Żeby wam po prostu fajnie się to oglądało, a nie takie kwestie tam takie pierdołowate. Jakieś z obrazem. No tu już powinno być znacznie lepiej, nie? Więc myślę, że będzie już fajnie. Dobra. Więc nas policja po raz pierwszy tutaj zaczęła gonić zasadniczo. No i dobra. Zrobimy dwie misje, może trzy. Zobaczmy, od czego to będzie uzależnione. Będą takie pierwsze początkowe zadania, bardzo ładnie wprowadzające do gry, tak jak w każdej odsłonie GTA praktycznie. Zaczynamy daną odsłonę, to misje są takie lightowe na początku. Później już bardziej wymagające, ale to jest standard. Dobrze, jedziemy i zapraszam was na misję Slacker. Oczywiście tytuły po polsku misji będą w opisie filmu. Także jedziemy. We got a dealer working on North Chinatown patch. The lazy bastard ain't brought any cash in days. Maybe he needs some encouragement to get off his ass and do some work. Acting like a bitch. It kind of reminds me of you. What are you trying to say? I ain't trying to say nothing. I'm telling you to get over there and make sure this asshole starts bringing in some goddamn money. Czyli mamy pierwszą cutscenkę na silniku z gry. Niestety nie jest to taki zaawansowany silnik, jakbyśmy mogli sobie wyobrażać, więc no tutaj druga misja już zrobiona po prostu. No i naszym celem jest pojechać do Chinatown i załatwić jakąś sprawę z pewnym typem. O ile dobrze pamiętam, czy to było Chinatown, czy to inne miejsce, czy to od kogoś z Chinatown, no zobaczymy. Paczki będziemy zbierać za jakiś czas, jeszcze nam się do tego nie spieszy. Na razie zróbmy to, co powinniśmy. Nie, to jednak nie wczoraj na to. Czekajcie, sobie zobaczę briefa.
Aha, jakiś dealer. A nie pamiętam tych zadań. To tutaj chyba chodziło o na razie tutaj odwiedzanie dealerów, którzy są rozsiani po Portland. Że chyba tak to będzie wyglądało. Dobra. Aha, już kojarzę tą misję, dobra. Motor chcę sobie zostawić. I jedziemy. So, Vincenzo tells me you're too chicken shit to work your patch. Hey man, I'm no chicken shit. I've been ill as all. I'll go back to work tomorrow. Maybe the day after. Oh, I think you're gonna work today. Like it or not. No, lepiej dawaj kasę. Take the dealer to work. Okej, wsiadaj ziomuś. Nie udawaj, że masz gorączkę. No to kapsułki. Kapsułki dla twojej mamy są potrzebne. Dobra, wsiadaj, bo tylko sprawdzałem, czy coś tutaj jest, ale chyba nie. Tutaj z tego co pamiętam będzie kamizelka. Tak jest. Shotguna tu nie ma. Dobra. Kamizelka jak najbardziej na propsie. Jedziemy. O kurde. Ale jakąś panią pacnąłem niechcący. To było naprawdę... O, pieniążki. Zbierajmy pieniążki. One będą tutaj w tej serii na wagę złota. I mam już nierówną kwotę. No dobra, 120 dolarów. Zaszalałem. Dobra, jedziemy. Nie wiem, jakoś lubię tą radiostację MSX-98. A hej, nie dopowiedziałem w ogóle radiostacji. To tu jest jeszcze radiostacja o nas... Liberty Jam tu jest, zastępstwo Game FM-a, czyli też hip-hop. Tak, poczekajcie, zobaczmy. Radio Del Mundo było. Flashback jest. Liberty Jam i... Stacja, gdzie sobie gadamy, czyli Liberty City, coś tam... Kurde, nie pamiętam. Liberty City Free Radio. O, chciałem to powiedzieć. Właśnie tylko miałem to po prostu na końcu języka. Dobra, jedziemy. Lubię drum and bassa, więc sobie posłuchamy trochę. Już 20-letnich kawałków. O, no i proszę bardzo. Pierwsza misja zrobiona. Od razu sobie zapiszemy, bo nie zrobiłem tego jeszcze. A miałem zapisać, zapomniałem po prostu, rozgadałem się na tyle. No, pierwsza misja bardzo łatwa. Tak jak widzicie, przedstawia mechanizm, jak się kogoś poznaje, jak się kogoś zabiera do celu po prostu. Więc tutaj nie ma jak najbardziej problemów z tym. Będziemy później jeszcze szukali ukrytych broni. Ja was chcę na razie tylko tak wprowadzić tutaj w te klimaty. I tutaj w tej grze, o ile dobrze kojarzę, jest tutaj telefon komórkowy, więc co jakiś czas będzie nam ktoś tam do nas dzwonił. To nie tak jak w GTA 4, że możemy sobie wyjąć ten telefon i tam, wiecie, cudować, tylko po prostu co jakiś czas w fabule, tak jak to było w Vice City, dokładnie na tej samej zasadzie i w San Andreas. Też Karol dostawał telefon od kogoś, więc też tutaj jest ten mechanizm. I to jest chyba ostatnia gra, która z tego korzysta, z takiego telefonu komórkowego, gdzie on się pojawia dosłownie parę razy w grze. No później już mamy Vice City Stories, tam jest akurat pager, tutaj nic nie będę zdradzał, bo to każdy wie. GTA 4, no to już mamy ten telefon komórkowy. W Chinatown Wars mamy nasz mail, mamy internet w grze, więc praktycznie tutaj jest to ostatnia odsłona właśnie z telefonami komórkowymi. Na chwilę dosłownie, na tam kilka wystąpień, o, może to tak ujmę. No, sprawdzę sobie obraz i jest całkiem spoko. Jest spoko, niech tak będzie, taki klimacik nagrania z PS2, niech będzie. Niech będzie. Dealing Revenge. No i tutaj jedziemy. I tu chyba będzie dziwny początek cutscenki. Now, Leone took, too. You gonna accept that, Tony? I want you to get over to Chinatown.
Alright, boss. I'm on it. Oh. God, why isn't there any goddamn paper in here? Dobrze pamiętam tę cutscenkę, ale jeszcze będzie kolejna misja, gdzie faktycznie też będzie taka dziwna zwała na chacie. O, dwa motorki, proszę bardzo. Bądźmy jaśniejsi, niech będzie trochę nas widać. Dobra. Tym razem już jedziemy do Chinatown. Nie tak jak to było przy mojej poprzedniej gafie. Po prostu nie doczytałem. Zobaczmy sobie informację. Bo tu jest dosyć ciekawa informacja, taka dosyć odnosząca się do gry. Proszę bardzo. Callahan Bridge jest w trakcie budowy, przewidywane otwarcie maj 1998. Więc tak jak widzicie, mamy początek roku 1998 i w tym też roku dzieje się akcja gry, tak jak to wspomniałem w poprzednim naszym epizodzie. Jedziemy do punktu misji i zobaczmy, coś tu się wydarzy. Celownikiem przytrzymujemy R1 i nawalamy gościa. Kółkiem nawalamy. No i oczywiście, mogę oczywiście użyć broni, ale zróbmy to tak, jakby misja przewidywała, chyba że oni będą mieli broń. Albo ja ich rozjadę motorem, będzie trochę szybciej. Dobra. O, ile pieniędzy na początek. Bez robienia misji pobocznych, słuchajcie. To jest już taka, no, ciekawa kasa. Czekajcie. Ja jeszcze zobaczę, czy tam przy ścianie czegoś nie było, bo miejscami te pieniądze znajdują się w miejscu mniej dostępnym, no ale dobra, niech im będzie. I jeszcze druga grupka. Już taka mniej łatwa misja, powiedzmy, z użyciem siły. I $500. I premia z schodnika. O, i od tej chwili, po tej trzeciej misji, możemy zaczynać robić pracę w Capital Autos. To są takie zadania sprzedawcy samochodu. Jedna z takich nowości w serii. Chyba wcześniej czegoś takiego nie było i chyba później czegoś takiego nie było, więc to jest ekskluzyw tych rodzaj misji dla w ogóle tej serii. W tej serii dla tej gry, więc mamy tutaj popis pokazania tego kompletnie. Dawajcie, zróbmy jeszcze jedną misję i to będzie wszystko. Także to oczywiście jest tylko i wyłącznie wprowadzenie do zadań, do całości gry, żebyście się przyzwyczaili. Snaf! I tutaj będzie dziwny początek również. Jeszcze nie. Hello, train cell. Geez, Tony, Sal said you was dumb muscle, but I didn't think anyone was that dumb. We can use Davey to get the drop on Sintaco's plans. He's gonna be up on the inside. There's just one thing. He's being sat on by some Sintaco ape. I want you to remove this little obstacle and get JD on our side. Capiche? Yeah. Nie kapuję, bo jedna sprawa, jesteś głupi. Po prostu. Dobra. Idziemy do Ammunition, żeby zdobyć broń. Będzie kolejne wprowadzenie, jeżeli chodzi o mechanizmy w tej grze, czyli tak jak w każdej odsłonie, do Ammunition musimy się udać. Więc jedziemy z tym śledziem. Może zobaczę, co jest na Rise FM, bo to też moja ulubiona stacja jest. O! No i jest fajny utwór. Tego powinni puszczać dzisiaj. Dobra, weźmy do środka. Weźmy do środka, jak na ziomeczka przystało. Dobra. I tutaj chyba będziemy mieli broń za darmo, tylko w tej misji. Dobra. Mamy pistolet, mikro SMG, ale tego na razie nie ma w sklepie. Więc na razie mamy dwie bronie. I chyba po tej misji coś tam dostaniemy pod kryjówką. Zaraz zobaczymy.
Przynajmniej tak powinno być. Dobra, i tutaj chyba będzie mała demolka. Już jest nieco trudniej pod tym względem. Tak, już tutaj mamy celowanie z broni już konkretniej, więc tego pistoletu użyjemy. Bardzo lubiłem oglądać swego czasu kiedyś filmy właśnie z misjami z tej gry. Bardzo mi się fajnie oglądało, zwłaszcza to celowanie. Niby nie jest jakieś skomplikowane, jest takie proste dość, ale nawet naprawdę mi się fajnie to oglądało. No i oczywiście jak przytrzymamy R1 i wciśniemy lewą gałkę, to możemy celować sobie tak jak w wielu grach powinno się celować. Ale lubię to celowanie w GTA, jest takie... Ja wiem, te misje są fajnie zrobione, może tak bym powiedział. Tylko szkoda, że nie możemy kucać niestety. Ty, nie mogę strzelać, what the fuck. To był błąd. O, i tu mamy komórkę. Tutaj mamy właśnie telefon, od którego będziemy tutaj dostawać... moment, jak tutaj go bliżej pokazać. O, taki fajny telefonik składany. Proszę bardzo, kiedyś takie były. No i spoko. No i będziemy mieli już od tej chwili ten dzwoneczek. No dobra, czyli bierzemy samochód i musimy je przemalować. Tu też będzie kolejne wprowadzenie do kolejnego mechanizmu w tej odsłonie. Przemalowanie aut w paint sprayu. I tym razem też będzie za darmo. A kolejne już $100 za każde przemalowanie. Dobra. Ok, i to wszystko, proszę Państwa, więc na tyle myślę... Na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Spróbuję sobie jeszcze tylko zapisać. Może znajdziemy jedną broń na koniec. Zobaczymy. Tutaj gdzieś w St. Marks gdzieś powinna się uchować. O ile dobrze pamiętam. Tu są inaczej rozłożone wszystkie znajdźki, więc też jest tutaj mała właśnie kwintesencja tego, że jednak Rockstar przyłożył się do tej gry dosyć ciekawie i nie mamy dokładnie tego samego, co było w GTA 3, tylko mamy jednak inaczej stworzoną mapę. O, proszę bardzo, mamy amunicję. Mamy nową broń, TEC-9. Będziemy sobie oczywiście podmieniać, bo amunicja się zawsze przyda na początek gry. Łatwiej robi zadania. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Nie, tu jednak... Naleciałości z GTA 3 mi się tutaj włączają. Dobra, mówi się trudno. Wyjadę stąd jakoś? Wyjadę. Bez żadnych uszkodzeń. Dobra. A czekajcie, co tu jest? Tu jest chyba rozwałka. Na rozwałki też poświęcimy oddzielny odcinek. Tak, dokładnie. Tu jest czaszka. Tutaj akurat jeszcze w tej odsłonie rozwałki są naraz, więc jak je zrobimy, to one nam się już nie pojawiają. Żeby sobie ponownie przykładowo zrobić, poprawić wynik, czy zarobić po prostu. Więc nie ma czegoś takiego. W Vice Stories występuje ten sposób przechodzenia jeszcze raz i jeszcze raz, więc no... Widzicie sami. Dobra, na razie to wszystko, myślę. Pojedziemy sobie na chatę. Pojedziemy sobie na chatę i sprawdzimy sobie, czy coś tutaj do kryjówki nam przybyło. Dobra. Powinien baseball przybyć. I tak się oto stało, proszę bardzo. Mamy baseballa. Zawsze to jakaś podręczna broń się nam przyda. W porządku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Teraz przebiorę sobie tylko wystrój mój zewnętrzny. Bo ten garnitur też jest miejscami nudny. Tutaj zdrowia nie potrzebuję, bo pełne mam. Więc... W porządku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Co sądzicie? Oczywiście dajcie znać. No i do zobaczenia w trzecim odcinku. Serdecznie zapraszam.
zobaczycie misje poboczne, czyli sanitariusz, no i oczywiście straż pożarna. Pozdrawiam, do zobaczenia.